Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Tym razem sprawa, która potrafi wprawić w osłupienie, bo choć jest tak naprawdę nierozwiązana, to jednak w pewnym sensie została rozwikłana już dwa razy. Wygląda na to, że anioł stróż sprawcy w swojej dziedzinie osiągnął level master i choć jego podopieczny raz sam się przyznał, a drugi raz bynajmniej przed wymiarem sprawiedliwości nie uciekał, to i tak pozostał wolnym człowiekiem. Dziś o zniknięciu małej Cheryl Grimmer, do której to historii los niedawno dopisał szokujące postscriptum, które dotyczy jej starszego brata, walczącego przez lata o zamknięcie historii siostry i ukaranie sprawcy. Tego, co się jednak wydarzyło w jego życiu, nie spodziewałby się chyba nikt, ale o tym na końcu odcinka. Jeszcze zanim przejdziemy do sprawy, przypominam Wam króciutko o moim nowym kanale Szeptanki True Mysteries, na którym zastanawiamy się na przykład nad tym, kto obserwuje ludzkość od wieków i po co. Gdzie znikają ludzie, którzy rozpłynęli się w powietrzu na oczach świadków, ale przekazuję Wam także niesamowite historie, które opowiedzieli mi słuchacze. Zapraszam. Cheryl Jean Grimmer była 3-letnią, rezolutną, ale charakterną dziewczynką, która uwielbiana była przez braci, 7-letniego Rickiego, 5-letniego Stefana i 4-letniego Paula. Nie zawsze jednak dawała im się okiełznać. Mała urodziła się w Bristolu w Wielkiej Brytanii jako córka Carol i Vince'a, którzy w czasie omawianych wydarzeń mieli 26 i 24 lata. Dwa lata wcześniej wyjechali do Australii, gdzie Vince miał pracę jako saper. Carol nie zamierzała jednak tylko biernie czekać na męża w domu i pozwolić swoim pociechom tęsknić i się nudzić. Stwierdziła, że tego dnia, 12 stycznia 1970 roku, a upał był wtedy nieznośny, zabierze maluchy na plażę Fairy Meadow na przedmieściach Wollongong w Nowej Południowej Walii. Dzień upływał rodzinie na świetnej zabawie i relaksie, ale w końcu około 13.30, blisko pory obiadowej, mama zdecydowała, że czas na powrót do domu, a taką decyzję przyspieszyła wizja nadchodzącej burzy. Kobieta wysłała więc swoje pociechy pod prysznic, by zmyły z siebie resztki piasku, a w tym czasie sama zbierała ich rzeczy. Zabawa pod prysznicem zachwyciła Cheryl i jej najstarszy brat, Ricky, nie mógł jej namówić, by opuściła kabinę. W końcu stracił cierpliwość i uznał, że czas na to, by do akcji wkroczył autorytet. Pobiegł po mamę, a ta udała się za synem, aby nakłonić Cheryl do współpracy. Jednak gdy tam dotarła, a była to kwestia dosłownie kilku chwil, minuty, może dwóch, Cheryl nigdzie nie było. Kobieta podniosła alarm, który zrobił duże wrażenie na ratownikach i ci natychmiast zaangażowali się w poszukiwania. Te jednak nie przynosiły rezultatów, więc Carol pobiegła do najbliższych zabudowań mieszkalnych i wezwała policję. Bardzo szybko okazało się, że w twierdzeniu, iż najwięcej szczegółów można uzyskać, gdy przesłuchuje się świadków tuż po kluczowych wydarzeniach, jest bardzo dużo prawdy, bo nawet ci, którzy wcześniej nie rozumieli tego, co widzą i pewnie wkrótce zapomnieliby o tym, co działo się blisko plaży i przebieralni, teraz zaczęli kojarzyć fakty. Uświadomili sobie, że opisywaną dziewczynkę podniósł jakiś młody mężczyzna, a to po to, by mogła dostać buzią do fontanny, z której chciała się napić. Nieznajomy owinął ją potem ręcznikiem i szybko zabrał ze sobą. Ta historia wydawała się Rickowi znajoma, z tą tylko różnicą, że to on w ten sposób pomógł siostrze, gdy ta narzekała na pragnienie. Policja uznała więc ten trop za pomyłkę, ale ja osobiście uważam, że niesłusznie, a nawet nie bardzo rozumiem dlaczego. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek mógł pomylić 7-latka z młodym mężczyzną. A po drugie, logiczne jest, że mały Ricky z pewnością nie miał na tyle sił, by utrzymać dziewczynkę długo przy fontannie. Najprawdopodobniej wytrzymał kilka sekund, więc mała prawie się nie napiła. Mogło to dać pretekst obcemu mężczyźnie, by jej pomóc się napić. Zyskał okazję do wzięcia jej na ręce, nie wzbudzając niczyich podejrzeń, a przede wszystkim nie alarmując samej małej, że coś tu jest nie tak. Policja najpierw uznała, że Cheryl mogła gdzieś się zagubić. Śpi może pod krzaczkiem i zaraz się odnajdzie.
Jednak czas mijał i pomimo ogromnych wysiłków wszystkich poszukujących, nikt na nią nie trafił. Nie wyłoniła się też zza żadnego zakrętu i nie dała znać płaczem, że jest w jakiejś ciemnej dziurze. To z kolei prowadziło ekipy ratownicze do innego wniosku. Czy jest możliwe, że wróciła na plażę, weszła do oceanu w poszukiwaniu bliskich i została pod wodą? Ale i to ostatecznie nie było szczególnie przekonujące. Wszędzie byli ludzie, turystów nie brakowało. Dziecko wołające mamę zwraca zwykle powszechną uwagę. Gdyby ktokolwiek zauważył taką sytuację, z pewnością dałby znać ratownikom, a z czasem policji. Śledczy doszli więc do wniosku, że Cheryl najprawdopodobniej została zabrana z okolicy prysznica przez kogoś obcego. Szybko znaleźli się świadkowie, którzy widzieli kręcącego się w pobliżu niebieskiego vana Volkswagena Type 2. Wydawało się, że ten trop może prowadzić do rozwiązania, bo 3 dni po zniknięciu małej do policji dotarło żądanie okupu w wysokości 10 tysięcy dolarów. Autor listu zapewniał, że Cheryl jest cała i zdrowa. Policjanci zdecydowali się skonfrontować z potencjalnymi przestępcami i zastosować się do wskazówek z listu, ale przekazującym okup mieli być sami śledczy, przebrani za zwykłych urzędników. Zorganizowali spotkanie na przedmieściach, ale niestety nic z tego nie wyszło. Albo przestępcy zorientowali się, że będą mieli do czynienia z policjantami, albo było to oszustwo i jego autor po prostu w ostatniej chwili stracił odwagę i stwierdził, że nie będzie sobie jednak komplikował życia. Cały czas była jednak nadzieja, że ten, kto ma dziewczynkę, mimo wszystko zdecyduje się na tym zarobić i odezwie się. Jednak nikt nigdy okupu już nie zażądał. Ostatecznie policja doszła do wniosku, że to pierwsze żądanie to była zwykła mistyfikacja. Wydawało się, że wielki przełom przyjdzie w 1971 roku, mniej więcej 1,5 roku po zniknięciu dziewczynki. Pewien 15-latek przyszedł na policję, twierdząc, że nie może dłużej żyć z winą na sumieniu, a to on odpowiada za pozbawienie życia małej Cheryl. Nie krył żadnych szczegółów. Opisał, w jaki sposób zabrał dziewczynkę z okolic plaży, jak ją zaatakował i gdzie potem ukrył ciało. Okazało się, że tropów należałoby szukać w budynkach gospodarczych pewnej posiadłości, która miała specyficzną bramę zbudowaną z rurek i ścieżkę wzdłuż strumienia. Nastolatek pokazał policjantom teren, na którym powinni szukać Cheryl. W pobliżu skrzyżowania 2 ulic, które określił orientacyjnie, ponieważ przez ostatnich 18 miesięcy na tym terenie trochę się zmieniło. Policja udała się do właściciela nieruchomości, któremu opisała miejsce, o jakim mówił nastolatek. Twierdził, że tam ma znajdować się mała Cheryl. Ale posiadacz tego terenu zaprzeczył, by kiedykolwiek wyglądał on tak jak w opisie. Nie kojarzył charakterystycznej bramy i ścieżki. To naprawdę niesamowite, ale policjanci tylko i wyłącznie na podstawie stwierdzenia, że nastolatek kłamie, nie prowadzili więcej śledztwa w tym kierunku. Został on zwolniony, pomimo iż przecież łatwo można wpaść na to, że wielu właścicieli posesji wykładających bardzo duże pieniądze na inwestycje w swój teren, na zmiany, przebudowy, nie będzie miało ochoty burzyć nowych zabudowań czy nawet małej architektury, żeby ktoś mógł przeprowadzić jakieś poszukiwania. Wszystko wskazuje na to, że zdjęcia nastolatka nie pokazano świadkom i nie stwierdzono, czy to właśnie młodego chłopaka ktokolwiek z nich widział z małą Cheryl. Nie zainteresowano się tym, co chłopak robił w tym czasie i czy miał coś w rodzaju alibi, które rzeczywiście mogłoby świadczyć o tym, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. Rzeczywiście, nie brakuje osób, które przyznają się do winy w głośnych sprawach, aby uzyskać swego rodzaju sławę i skierować na siebie reflektory. Ale oczywiście nigdy nie można lekkomyślnie przekreślić możliwości, że pomimo niespójności w zeznaniach, przyznający się może być winny. Często szczegóły nie zgadzają się tylko pozornie. Być może jednak ktoś coś źle zapamiętał, niedokładnie ustalił czy źle sporządził notatki. A może ktoś po prostu kłamie. Tak czy inaczej nastolatek został puszczony wolno, a policjanci dalej czekali na swój wielki przełom, na który mieli nadzieję chociażby w związku z faktem, że wyznaczono 5 tysięcy dolarów nagrody. Ufundował ją rząd Nowej Południowej Walii.
Rodzice i bracia dziewczynki bardzo cierpieli, szczególnie, że mała zniknęła będąc niemal dosłownie obok nich. Szczególnie najstarszy brat Cheryl przeżywał przez lata swoiste piekło, nie mogąc wybaczyć sobie, że odbiegł wtedy w poszukiwaniu mamy i zostawił siostrę samą. Był jednak tylko małym chłopcem, bezradnym wobec energicznej trzylatki. Nie miał zbyt dużego doświadczenia życiowego i nie przyszło mu do głowy, że na tak małym, bezpiecznym, pełnym ludzi obszarze cokolwiek złego może się wydarzyć. To była po prostu przebieralnia przy plaży. Codziennie korzystają z niej setki, a w ciągu sezonu tysiące ludzi i o takich przypadkach się tam wtedy nie słyszało. Jasnym było, że nie miał absolutnie żadnych złych intencji i był zbyt małym chłopcem, aby mógł odpowiadać za inne dziecko. Ale chyba mimo wszystko on nie widział tego w ten sposób i sam przyznawał, że przez lata nie mógł się uporać z ogromnym bólem i psychicznym obciążeniem. Najgorzej zdrowotnie odbiło się to na ojcu dziewczynki, który odszedł w wieku zaledwie 58 lat. Do sprawy wrócono jeszcze w 2000 roku, w którym to policja po raz pierwszy jasno i wyraźnie przyznała, iż uważa, że zarówno dziewczynka, jak i winny w tej sprawie odeszli już z tego świata. Choć nie było to oczywiście pewne i istniało też prawdopodobieństwo, że nadal żyją, szczególnie sprawca. Trzeba było jednak wziąć pod uwagę, że także Cheryl żyje. Gdyby tak było, to z łatwością mogłaby nabrać podejrzeń co do swojej tożsamości, sprawdzając swój pępek, który powinien być bardzo charakterystyczny i musiałby wciąż bardzo wyraźnie wystawać. Gdy dziewczynka była mała, był on wysunięty o około centymetr i z pewnością ta cecha w ciągu życia raczej by nie ustąpiła. Nagłośniono to więc, mając nadzieję, że kobieta, która nie jest pewna swojej przeszłości, zwróci na to uwagę i da znać. Będzie można sprawdzić jej historię. I rzeczywiście, w 2008 roku pewna kobieta, która najprawdopodobniej nie posiadała swoich zdjęć z dzieciństwa i uważała się za podobną do Cheryl, a także stwierdziła, że ma wspólną cechę z poszukiwaną dziewczynką, zgłosiła się gotowa na wykonanie testów DNA. Te jednak wykazały, że jej materiał genetyczny nie pasuje do próbek pobranych od rodziców Cheryl. W maju 2011 roku koroner w pewien sposób zamknął sprawę, a właściwie jeden z jej wątków, uznając, że Cheryl odeszła na zawsze, zaraz po tym jak zniknęła. Krótko mówiąc, uznano ją oficjalnie za zmarłą i choć może prawnie porządkowało to nieco sprawę, to dla mamy dziewczynki nie oznaczało zupełnie nic. Ona wciąż wierzyła, że jej córka odnajdzie się żywa. Tak było aż do 2014 roku, kiedy w wieku lat 70 Carol odeszła. Ale dwa lata później, w 2016 roku, policja postanowiła przyjrzeć się tej sprawie po raz kolejny, bo ewidentnie wciąż była ona jedną z najgłośniejszych w regionie, a także taką dotykającą do żywego już kilka pokoleń rodziców i policjantów, którzy wierzyli, że sprawa jest do rozwiązania. Uważali, że przy plaży musieli być wtedy świadkowie, którzy do dziś mogliby wnieść coś do sprawy. Techniki kryminalistyczne poszły naprzód, a metody śledcze są już znacznie bardziej zaawansowane niż na początku lat 70. I tak też policja po raz kolejny przeanalizowała wszystkie notatki, przejrzała dowody, zeznania i wszelkie dane dotyczące sprawy. Dokumentację udało się zdigitalizować i tak też nowe pokolenie śledczych dotarło do zeznań nastolatka, który przyznał się do winy. Od razu wychwycono, że powód odrzucenia jego wyznania był absurdalny i bardzo wątły. A co gdyby właściciel posesji, której groziło zniszczenie podczas poszukiwań, po prostu kłamał? Okazałoby się, że winny uniknąłby kary tylko dlatego, że jeden ze świadków chronił swoją własność, a policja nie odkryła jego intencji, jasnych zresztą. Śledczy wrócili więc na posesję, którą wiele lat wcześniej opisał im domniemany winny i przesłuchali syna właściciela gruntów. Jakież było ich zdumienie, gdy ten od razu opisał bramę z rur, która z pewnością była tam w 1970 roku, oraz ścieżkę nad strumykiem. Chłopiec poprawnie opisał to miejsce,
ale policjanci i tak nie poprzestali na tym jednym tropie i znaleźli świadków, którzy pod koniec 2016 roku opisali nastolatka kręcącego się przy prysznicach. Miał mieć około 180 cm wzrostu, był jasnej karnacji, średniej budowy ciała. Był chłopcem o brązowych włosach i niebieskich oczach. Aż tak szczegółowych informacji nigdy wcześniej nie zebrano i nie powiązano z przyznaniem się do winy chłopca, pasującego idealnie do zeznań tych świadków. Trop znów był gorący i prowadził do mężczyzny, który miał teraz około 60 lat. Nie wiadomo było, czy znów się przyzna. Dlatego policja szukała dowodów dalej, koncentrując się u progu 2017 roku na szkole treningowej dla chłopców w Mount Penang, której uczniem mógł być wówczas młodzieniec. Wierzono, że personel szkoły lub okoliczni mieszkańcy mogliby pomóc. Zdobyte informacje już 22 marca 2017 roku zaowocowały aresztowaniem we Frankston w Melbourne w stanie Victoria mężczyzny już w wieku dojrzałym, którego poddano ekstradycji do Nowej Południowej Walii. Usłyszał zarzuty ataku na Cheryl, którą uprzednio uprowadził. Śledczym udało się ustalić, że Cheryl prawdopodobnie straciła życie niemal natychmiast, w ciągu godziny od zniknięcia. Niestety jednak nie udało się zbliżyć ani o krok do odnalezienia ciała, ponieważ domniemany sprawca po latach nie potrafił już wskazać dokładnego miejsca porzucenia dziewczynki. Czas sprawił, że szczegóły zatarły się w jego pamięci, a ponadto sam teren był właściwie nie do poznania. Z pól i łąk zamienił się w uprzemysłowione miasto. Była to dodatkowa trudność, bo zwykle brak ciała komplikuje sprawę prokuraturze, która jednak tym razem się nie poddawała i szukała jeszcze pewnej rodziny. Lata temu złożyła obfitujące w szczegóły i ciekawe wątki zeznania, które w jakiś sposób nie zostały docenione. Trop prowadził jednak do Papui Nowej Gwinei, a następnie Nottinghamshire. Pomógł Interpol i udało się. Rodzina ta, która wciąż była w komplecie, ponownie opowiedziała, co pamiętała z tego dnia i śledczy już nie mieli wątpliwości, że mają właściwego człowieka. Właściwie przyznali otwarcie, że niezależne tropy znów poprowadziły do osoby, która przyznała się przed laty i została puszczona wolno, jako składająca fałszywe zeznanie. Nie wiadomo, jak się nazywa, ponieważ w czasie popełnienia przestępstwa była to osoba nieletnia. Mężczyzna pochodził z Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, nie tylko po ataku przyznał się do tego, co zrobił, ale, co szokujące, już wcześniej, nim natknął się na Cheryl, dawał znać, że potrzebuje pomocy i jest niebezpieczny dla otoczenia. On sam obawiał się tego, co może zrobić. Powiedział lekarzom, że ma bardzo groźne wizje, nad którymi nie potrafi zapanować. Obsesyjnie myśli o tym, by pozbawić życia siebie lub kogoś innego. Uważał, że jest chory i bez leczenia sobie nie poradzi. Niewiarygodne, ale najwyraźniej policja, do której zgłosił się nastolatek z przyznaniem się do winy, nie zerknęła nawet w jego przeszłość. Nie dostrzegła historii choroby psychicznej i nie przyjrzała się powodowi, dla którego się leczył. Podejrzany wprost powiedział lekarzom, że czuł się powołany do odbierania życia ludziom. Zdawał sobie jednak jeszcze sprawę w niektórych momentach, że to nie jest stan normalny. To właśnie z tego powodu ostatecznie zaatakował. Choroba po prostu wygrała. W 1971 roku nie krył, że po tym, jak oddalił się z małą, uciszył ją chusteczką. Aby unieruchomić jej ręce, użył sznurowadeł. Razem z Cheryl siedział w jednym z odpływów jeszcze pół godziny, a gdy zauważył, że na tym terenie nikt nie szuka, wyszedł, ruszył w 3-kilometrową wędrówkę. Pierwotne zeznania miały ponoć sugerować, że mężczyzna, ten młody chłopak, chciał Cheryl wykorzystać, ale w 2017 roku powiedział, że absolutnie nigdy tak nie mówił. Przyznał, że Cheryl zaczęła krzyczeć, gdy tylko uwolnił ją od chusteczki i spanikowany chciał, by zamilkła. Starał się zasłonić jej usta, ale niestety odciął jej całkowicie dopływ powietrza i z tego powodu Cheryl nagle odeszła. Wpadł w panikę,
rozebrał ją i schował w krzaki. Sam wrócił w okolice pryszniców. Śledczy byli pewni, że mówi prawdę, ponieważ podał szczegóły, których nie mógłby znać, gdyby nie miał kontaktu z Cheryl. Pewnie zastanawiacie się, co w takim razie mogło się stać, że winny znów nie trafił za kraty. Nie dość, że sam się przyznał, to nigdy nie ukrywał, że nie zmienił nazwiska. Prawie czekał na policjantów ze świadomością, że w każdej chwili mogą odkryć, iż leczył się psychiatrycznie z powodu natrętnych myśli o atakach na siebie i innych ludzi, co przecież zmienia postać rzeczy. Prawdopodobieństwo, że on stoi za atakiem, teoretycznie wzrastało. Okazało się jednak, że podejrzany miał stanąć przed sądem w maju 2019 roku, ale kluczowy dowód został przez sędziego odrzucony. Okazało się, że było nim właściwie całe przyznanie się do winy sprzed lat, które nastąpiło bez obecności prawnego przedstawiciela nieletniego i bez obecności adwokata. A opowieść chłopca była to pierwsza i kluczowa poszlaka łącząca mężczyznę ze śledztwem sprzed lat, z wydarzeniami z 1970 roku. Bez tego ważnego ogniwa łańcuch poszlak został zerwany. Ale wydawało się, że chodziło o coś jeszcze. Problemem była też możliwa choroba psychiczna, ale także to, że oskarżony miał inteligencję poniżej średniej, a jego proces wychowywania był silnie zaburzony. Powinien być traktowany ze szczególną troską. Trzeba było zachować wyjątkowe środki ostrożności. Sędzia Hume powiedział: oprócz tych cech osobistych, oskarżony nie korzystał z żadnej porady prawnej co do konsekwencji odpowiadania na pytania policji, w przeciwieństwie na przykład do korzystania z prawa do milczenia. Nie było również jednoczesnej oceny psychiatrycznej lub psychologicznej, czy w ogóle jest w stanie zrozumieć oskarżenie i zostać przesłuchany. Rozmowa, w trakcie której ówczesny nastolatek przyznał się, rozpoczęła się od tego, że kierownik Metropolitan Boys Shelter, czyli takiej placówki pełniącej rolę schronienia dla chłopców, którzy czekali na przesłuchania lub rozprawy, powiedział policji, że oskarżony, cytuję, może być w posiadaniu informacji, które mogą być cenne w naszych śledztwach. Brzmi to górnolotnie i nie jest pewne, czy chłopiec w ogóle to zrozumiał. Policja wyjaśniła następnie, w jaki sposób zamierza zadawać mu pytania, ale to, co opisano, bardziej pasowało do stylu, w jakim można byłoby przesłuchać zwykłego dorosłego świadka, oczywiście o inteligencji w normie. Nie było żadnych środków dostosowujących przesłuchanie do wieku i stanu zdrowia młodego chłopca, powiedział sędzia Hume. Odebrał współcześnie ocenę dwóch psychiatrów, którzy byli pewni, iż nastolatek miał wówczas silne zaburzenia psychiczne, co wpływało oczywiście na jego działania. Był niedojrzały i bardziej podatny na wpływy, a to z powodu bardzo trudnych relacji z rodzicami, przeprowadzki i ograniczonej edukacji. W odpowiedzi na pytania detektywów, którzy pytali nastolatka, co wiedział o zniknięciu Cheryl, powiedział przed laty między innymi: przybyłem na Ferry Meadow Beach wczesnym rankiem 12 stycznia 1970 roku. Kręciłem się po plaży, dopóki nie zobaczyłem tych dzieci. Wychodziły z kąpieli. Wszyscy weszli do przebieralni i zrozumiałem, że się przebierali, a potem wyszli. Widziałem, jak dziewczynka pije na zewnątrz przebieralni. Niektóre dzieci zaczęły odchodzić, a dziewczynka się cofnęła. Wyszedłem z tyłu kabiny prysznicowej i złapałem ją. Chłopak wskazał miejsce, w którym trzeba szukać, ale jak pamiętacie, szczegółowy opis nie został potwierdzony przez właściciela gruntu, na którym więc siłą rzeczy nie znaleziono skrzydełek do pływania i ręcznika plażowego, które to przedmioty nastolatek prawidłowo opisał. Sędzia Hume podkreślił w 2019 roku, że tuż na początku śledztwa policja szukała dowodów potwierdzających prawdziwość zeznań oskarżonego. W końcu śledczy jednak nie byli przekonani, że mają pod tym względem dość i nie postawiono żadnych zarzutów, powiedział. W niektórych swoich wypowiedziach, oczywiście już tych współczesnych, oskarżony jednak nie przyznawał się do winy, więc wiarygodne odebranie od niego identycznego zeznania jak przed laty byłoby niemożliwe, nawet gdyby spróbować w ten sposób. Po wydaniu wyroku prokuratura musiała zakończyć postępowanie. Wobec braku kluczowego zeznania nie było wystarczających dowodów, aby sprawa mogła się toczyć, powiedziała rzeczniczka prokuratury.
W mediach, w wielu artykułach jedno zdanie wciąż się powtarza. Ta sprawa wstrząsnęła Nową Południową Walią i całą Australią i do dziś pozostaje jedną z najbardziej znanych i niszczących całą społeczność niewyjaśnionych tajemnic. Niektóre publikacje dodają, że w latach 70. budziła tak ogromne emocje, że rodzina Grimmerów na 10 lat wróciła do Anglii. Ostatecznie Carol i Vince Grimmer nigdy nie dowiedzieli się, co wydarzyło się w pobliżu plażowych pryszniców. Odeszli, wierząc, że Cheryl być może żyje. Brat Cheryl, Ricky, ten, który pobiegł po mamę, by ta wyprowadziła spod prysznica małą, latami ogromnie cierpiał. Nie krył w mediach, które go bezlitośnie przepytywały, że nigdy przenigdy nie wybaczył sobie tego, co się stało. Ale też po latach uświadomił sobie coś jeszcze. Właściwie to policja nigdy go nie przesłuchiwała. Nie pytała, kogo widział, czy ktoś kręcił się w tym rejonie, zagadywał do dzieci, obserwował Cheryl. Oczywiście po wielu latach już tego nie pamięta, ale gdyby ktoś zadał mu te pytania kilka minut czy godzin po zniknięciu jego siostry, być może okazałoby się, że zauważył coś, co mogłoby pomóc śledczym. Jedyny plus jest taki, że nie został też nigdy w żaden sposób oficjalnie obwiniony czy oskarżony, podejrzewany. Niewiele to jednak pomogło, bo przed nim było 50 lat udręki. Dla niego fakt, że zarówno lata temu, jak i współcześnie była wielka szansa na rozwiązanie sprawy, na zamknięcie jej i ją zaprzepaszczono, zupełnie już złamał mu serce. Wydaje się dziś oczywiste, kto ponosi winę. Wszystkie poszlaki i dowody prowadzą do jednej osoby, która na dodatek się przyznała i wskazała wiarygodny motyw. A jednak formalnie winnego nie ma. Ale to jeszcze nie koniec. W każdym razie mam taką nadzieję. Trzej bracia Cheryl wciąż walczą o zamknięcie sprawy, prosząc rząd Nowej Południowej Walii o zmiany w prawie, tak aby mężczyzna, który został oskarżony, mógł stanąć przed sądem. Nie mogą żyć spokojnie, wiedząc, że wciąż obowiązuje system prawny, który pozwolił mężczyźnie oskarżonemu o atak na Cheryl cieszyć się wolnością. Petycja o zmianę ustawodawstwa cieszy się dużym poparciem. Bracia rozumieją, że powód techniczny, który zaprzepaścił szansę na zamknięcie sprawy, jest absurdalny. W petycji Ricky Nash, najstarszy brat Cheryl, prosi prokuratora generalnego stanu, aby można było po prostu powtórnie odebrać zeznanie od mężczyzny, który się przyznał, i znów powiązać go ze sprawą. Szczególnie, że prawo się zmieniło i choć po zniknięciu Cheryl nastolatek nie mógł zeznawać bez dorosłego opiekuna i prawnika, obecnie prawodawstwo na pewnym etapie śledztwa nie wymaga obecności dorosłych, aby wypowiedzi młodej osoby mogły być brane pod uwagę jako dowód bądź poszlaka. Sędzia orzekł jednak, że te przepisy nie działają wstecz. Czy to się zmieni? Czy będą nowe? Według braci powinno tak być, bo system sprawiedliwości ma chronić ofiary, a nie tylko sprawcę. Moi bracia i ja dostaliśmy właściwie w pewnym sensie dożywocie, dręcząc się nieustannie tym, co stało się z Cheryl, powiedział Ricky. Ale najważniejsze jest to, że Cheryl nie miała żadnego wsparcia ze strony dorosłych, kiedy według zeznań tego mężczyzny zabrał nam ją i zaatakował, pozbawił ją życia. Cheryl nigdy nie przeżyła swojego życia, a on nadal chodzi wolny i jego prawa się chroni, ubolewał Ricky. Rzeczywiście zgadzam się, że to szczególnie on został wyjątkowo doświadczony przez los. Właśnie wtedy popełniłem jeden fatalny błąd, mówi do dziś, a w jego oczach zawsze widać ból. Nie kryje, że tylko dlatego, że zostawił trzylatkę samą na morze 90 sekund, drapieżnik ją upolował. To wszystko przyszło znienacka, a mężczyzna pamięta każdą sekundę tego dnia, który zaczął się przecież od błagania mamy, aby zabrała ich na plażę. To miał być cudowny, słoneczny, pełen śmiechu dzień i tylko tyle. Zwykłe chwile beztroskiego dzieciństwa, które należą się każdemu dziecku. Potem Rick nie zaznał ich już nigdy. W pamięci braci to nie głód wygonił ich z plaży, ale popołudniowa burza. Jak wspomina Ricky, Cheryl była rozczarowana, zirytowana i nie chciała wyjść. Na terenie przebieralni dalej była rozdrażniona. A ja po prostu nie chciałem wchodzić do damskiej toalety, tylko o to chodziło.
A z Cheryl trzeba byłoby wtedy dużo rozmawiać, wytłumaczyć jej, że musi wyjść. Nie mogłem tam tyle przebywać. Gdy mama przyszła, była potwornie przerażona. Jej twarz wyrażała strach, jakiego nigdy u nikogo nie widziałem. Wraca do tych chwil Ricky po pół wieku. Ale zdradza coś więcej. Pamiętam niezliczone lania, wielką nienawiść, jaką mój ojciec żywił do mnie, bo zawsze obwiniał mnie o to, że ją wtedy zostawiłem, powiedział Nash. I ma rację, nie powinienem był tego robić. Ale młodszy brat Nasha, Paul Grimmer, nie popierał postawy ojca. Zgodził się, że coś w ich tacie pękło po zniknięciu Cheryl. Nigdy nie wybaczył synom, ale oni czuli, że to nie była ich wina. Oczywiście z wyjątkiem Ricka, on sam siebie obwiniał zawsze. Ale dwaj pozostali bracia sądzili, że to był po prostu zbieg okropnych okoliczności. Trzylatka zachowywała się niegrzecznie, co normalnie poszłoby w zapomnienie w ciągu paru chwil. Wróciliby do domu i nikt by nie pamiętał, że nie miała tego popołudnia humoru przez chwilę. Ale wykorzystał to ktoś, kto polował, na co żaden z braci nie miał przecież wpływu i nie mógł na to wpaść. Ale po latach chłopcy zrozumieli, skąd to nastawienie ojca do nich. Wtedy wydawało im się to bardzo niesprawiedliwe i takie pozostało oczywiście do końca, ale teraz pojmują, co mogło być tego powodem. Wszyscy trzej bracia zgodnie mówią, że tak naprawdę chodzi o losy Ricka, który był traktowany przez tatę wyjątkowo źle, bez najmniejszych sentymentów, bez grama uczucia i cienia szansy na przebaczenie. Dlaczego aż tak? Z jakiego powodu miłość do dziecka nie wygrała? Przecież to był jego syn, który był małym dzieckiem, gdy to wszystko się stało. Gdy byli już nastolatkami, dowiedzieli się, że mężczyzna, którego znali jako swojego tatę, pojawił się w życiu matki, gdy Rick miał roczek. Jako dorosły mężczyzna przybrał więc nazwisko panieńskie matki. Obecnie nazywa się więc Ricky Nash. Niestety jednak, choć to nieprawdopodobne, cierpienie, które przed laty stało się udziałem tej rodziny, czyli bezwzględny atak na dziewczynkę, być może z zamiarem jej wykorzystania, wrócił w zupełnie innym i niespodziewanym kontekście. I jak się okazało, jedna z pośrednich ofiar tej sytuacji stała się drapieżnikiem. Starszy brat Cheryl, Stefan Vincent Grimmer, w wieku lat 55 w roku 2019 przyznał się, że niewłaściwie dotknął i pocałował nastolatkę na kempingu. Oczywiście rozumiem, że 14-latka to jednak nie 3-latka, więc okoliczności sprawy jednak w oczywisty sposób się różnią, ale jednak generalnie doszło do niedopuszczalnych kontaktów. Grimmer zaprzyjaźnił się z 14-latką i jej rodziną podczas pobytu na kempingu. W trakcie świąt Bożego Narodzenia w 2015 roku dziewczynka zauważyła, że coś w zachowaniu przyjaciela rodziny jest nie tak. Nie umiała jeszcze wówczas wyjaśnić, co jej nie pasowało, ale odczuwała to, jakby zachowywał się po prostu głupio, jak to określała na własny użytek. Czuła jednak dyskomfort i lęk. To dlatego sądziła, że coś jest nie w porządku. Nie wyobrażała sobie oczywiście jeszcze wówczas, jakie zamiary może mieć kolega rodziny, ale przeczuwała, że idzie ku gorszemu. I Grimmer powiedział w końcu do nastolatki: żałuję, że nie jestem w twoim wieku. Dziewczynka złapała trop, ale wciąż trudno jej było uwierzyć, aby mogła to być prawda. Jednak gdy się znów spotkali, w pobliżu świąt wielkanocnych i w październiku następnego roku, zrozumiała, że jednak ten mężczyzna próbuje z nią nawiązać kontakt o charakterze intymnym. Powiedział nawet dziewczynie, żeby nikomu nie mówiła, bo wpakuje się w spore kłopoty. W końcu zaaranżował sytuację, w której mogli być sam na sam kilka godzin. Grimmer zabrał dziewczynę na swoją łódź, a ta miała się rzekomo popsuć. Gdy czekali na pomoc, a trwało to 3 godziny, mężczyzna nakłaniał nastolatkę do bliższych kontaktów, choć ona stanowczo protestowała. Jakiś czas później Grimmer w przyczepie zabrał się już do pocałunków, a jego ręce znalazły się pod ubraniami dziewczyny, nad którą jako przyjaciel jej rodziców miał czuwać. Nastolatka nie radziła sobie z tym, co się wydarzyło, bardzo cierpiała. Obawiała się też dalszego rozwoju wydarzeń, eskalacji tej bardzo groźnej relacji i zwierzyła się z tego przyjacielowi. On przerażony nakłaniał ją, by zdecydowała się powiadomić policję.
Dziewczynka jednak się wahała, więc to przyjaciel powiadomił bliskich, oczywiście dorosłych, a oni wiedzieli już, co robić. Policja aresztowała Grimera w 2017 roku. W marcu 2020 roku mężczyzna stanął przed kamerą, łącząc się za pośrednictwem internetu z Sądem Okręgowym w Wollongong. Jak donosili reporterzy, płakał i ocierał oczy, gdy usłyszał wyrok 3 lat i 2 miesięcy więzienia. Za 2 lata miało mu przysługiwać zwolnienie warunkowe. Sędzia Richard Weinstein uznał przestępstwa za poważne, ale też wyrok był stosunkowo łagodny, bo mężczyzna przyznał się do winy i nie miał wcześniejszej historii kryminalnej. Bardzo ciekawa była jednak ocena psychologów, która mówiła o tym, że Grimer nie kierował się preferencjami, jakie pozornie można by mu od razu przypisać. Nigdy jego zainteresowania intymne nie szły w kierunku, jaki wydaje się sugerować wiek dziewczyny. Chodziło tu bardziej o rodzaj kryzysu wieku średniego, ogromne napięcie i chęć udowodnienia sobie, że można jeszcze zrobić to samo, co w młodości. Była to dziwna walka z kompleksami, poczuciem niskiej wartości i lękiem. Wydaje się, że powrót do sprawy siostry otworzył stare, głębokie i niezaleczone rany, nieprzepracowane traumy i wygenerowało to ogromny stres, który najpierw poskutkował intensywnym piciem i skłonnościami do autoagresji, a potem próbami rozładowania napięcia w kontakcie z kobietą, którą postrzegał po prostu jako bardzo młodą, ale też dostatecznie dorosłą. Wydawał się nie uświadamiać sobie, że pozory mylą i nie jest to osoba dorosła, nawet jeżeli wygląd mógłby to sugerować. Oczywiście to już jest problem skomplikowany, ja tu nie będę się wypowiadać, od tego są specjaliści, ale sądzę, że rozumiem, co chcieli przekazać. Nie zmienia to oczywiście faktu, że czyn nie daje się usprawiedliwić, nawet jeżeli specjaliści nie stwierdzili skłonności czy zainteresowań, których może należało się pozornie spodziewać. Tak czy owak, skutek był oczywiście taki sam, katastrofalny dla córki przyjaciół Grimera. Jakikolwiek nie stałby za tym motyw, prawo o kontaktach z tak młodymi osobami wypowiada się jasno. Członkowie rodziny Grimera, brat Paul i szwagierka Linda Grimer, pomimo iż Stefana nie bronili, to stali u jego boku, starając się rozumieć, że historia nie bez powodu zatoczyła takie pokrzywione i pokraczne koło. Oczywiście nic nie wskazuje na to, że Grimer był zamieszany w zniknięcie swojej siostry, ponieważ miał wtedy 6 lat, ale z pewnością to, co się wówczas stało, współcześnie wróciło i po raz kolejny przeszło przez ich życie niczym tornado, łamiąc psychiki, niszcząc poczucie własnej wartości i powodując dziwne zachowania. To, że Stefan Grimer był tak ważną częścią ogromnej kampanii mającej na celu zamknięcie sprawy siostry, Cheryl, sprawiło, że cały ten ciężar znów go przygniótł i skłonił do zachowań, których nie wykazywał przecież przez całe swoje życie. To zdanie rodziny, a także psychologów i, jak się wydaje, sądu. Jednak czy to cała prawda? Oczywiście tego nie wiem. Ale z pewnością to postscriptum do sprawy, jakie los dopisał z udziałem Stefana Grimera, jest zdumiewające. Człowiek, który tak bardzo walczył o ukaranie winnego w sprawie jego małej siostry, sam stanął przed sądem, oskarżony w sprawie próby wykorzystania osoby, która tego nie chciała i nad którą miał przewagę wieku i autorytetu. Ludzka psychika i natura bywają szokujące. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym wszystkim myślicie, czy zgadzacie się z opinią rodziny i psychologa, a może sądzicie, jak wielu, że jednak brat miał takie agresywne skłonności już w dzieciństwie i w jakiś sposób mógł być w tę sprawę zamieszany. Ja osobiście bardzo w to wątpię i wydaje mi się, że jednak człowiek, który się do tego przyznał i do którego przecież prowadziło wiele różnych innych poszlak i dowodów, jest tym, kogo przez tyle lat śledczy szukali. Co sądzicie o tym, że nie udało się go ukarać? Czy nie ma o czym dyskutować, bo skoro prawo nie działa wstecz, no to takie są zasady i choćbyśmy bardzo chcieli, nie powinniśmy ich łamać. Czy jednak może należałoby zmienić prawodawstwo i jednak odnieść je do tej sprawy? A może chłopak, który jako młoda osoba przyznał się do tego, co zrobił, dziś mężczyzna, to kolejna ofiara tego, co się stało? Przecież alarmował, mówił, że jest chory. Nikt mu nie pomógł dostatecznie. Nie był chroniony, monitorowany.
A przecież należało zapewne zwracać na niego uwagę do czasu poprawy samopoczucia, o ile takie oczywiście nastąpiłoby, bo nie wiem, jaki był jego stan i czy możliwości leczenia były. Z pewnością jednak sam przyznawał, że jest groźny dla otoczenia. Na pewno cierpiał, bał się, walczył ze sobą. Był bardzo młodym człowiekiem, którego dorośli powinni byli wesprzeć wtedy z całych sił. To nie chodzi oczywiście o to, że ja tu kogokolwiek usprawiedliwiam czy bronię, ale zawsze istnieje coś takiego jak okoliczności łagodzące, a w tym przypadku chodzi mi nawet bardziej o to, że było to kolejne dziecko pozostawione w tej sprawie samo sobie, obciążone ogromną odpowiedzialnością, a potem winą. Trzej bracia Cheryl również przecież dorastali w domu, w którym cały czas słyszeli wyrzuty. Czuli ogromną nienawiść ojca, a Ricky doświadczał wręcz przez lata przemocy fizycznej. Wszyscy chłopcy nabawili się ogromnych kompleksów, czuli się gorsi, odrzuceni i niewarci miłości. Było to przecież niesprawiedliwe. To na barkach dorosłych leży ciężar zorganizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci. Oczywiście nie zawsze się da, bywają sytuacje zupełnie niezależne od nikogo i nie dające się przewidzieć. Ale jednak oskarżanie dzieci o to, że nie udało im się zapanować nad sytuacją, choć nie zrobili tego także dorośli, jest bardzo irytujące i smutne. Cóż, takie sprawy uczą, dają do myślenia wszystkim. To dzięki nim zmienia się system socjalny, prawny. Inaczej myślimy o psychologach, psychiatrach, którzy są przecież powołani do tego, żeby reagować. Najlepiej wtedy, kiedy jeszcze do niczego złego nie dojdzie. Dziś już wiemy, że niektórym aktom agresji czy autoagresji można przecież zapobiec. A także, że dziecko nie jest małym dorosłym. Dajcie znać, jakie wy macie refleksje na ten temat. Ja zawsze wasze komentarze czytam z ogromną uwagą i fascynacją. Każdy z nas jest inny, o wielu sprawach myśli w zupełnie odmienny sposób, patrzy z innej perspektywy. Nieraz potraficie mnie i pewnie innych czytelników zupełnie zaskoczyć. I ja wam za to ogromnie dziękuję. Jak oczywiście za wszystko, co robicie dla tego kanału, czyli za każdą łapkę w górę, subskrypcję, dziękuję również moim patronom. Ja staram się tutaj nie mówić nigdy zbyt wiele o zasięgach, chociaż na tym kanale było kilka naprawdę ciężkich chwil, kiedy myślałam, że już się nie odbije. I teraz jest jeden z nich, dlatego jeżeli macie okazję popularyzować ten kanał, to byłoby mi bardzo miło, bo chyba go ostatnio algorytm nie lubi. Może to się zmieni, a może właśnie dzięki wam. Ściskam was mocno i do usłyszenia, buziaki.